Ilu uchodźców, już po odsianiu ich od tych imigrantów ekonomicznych, Polska może przyjąć na swoje barki? Tutaj nie powinniśmy mówić o liczbach, tylko powinniśmy mówić o pewnym systemie pomocy, który powinniśmy propagować. Tylko powinniśmy przede wszystkim udzielać wiz i usystematyzować pewne procesy i skoncentrować się na tym, żeby te osoby były weryfikowane przy ambasadach. Niekoniecznie wspierać tych nielegalnych imigrantów, którzy trafiają do Europy, którzy są najbardziej silni. Z tego, co podaje ONZ, to jest 75% mężczyzn w sile wieku, którzy trafiają do Europy. Są to najczęściej osoby, mają skądś te pieniądze, ponad 7 tysięcy euro do 14 kosztuje przemyt jednej osoby, więc wydaje mi się, że albo są to jednostki bogate, albo finansowane z innych źródeł, więc możemy mieć pewne obawy w stosunku do tych osób. Na pewno nie powinni być to muzułmanie, którzy nie cierpią prześladowań religijnych, bo przede wszystkim cierpią prześladowania religijne osoby niewierne, nieuznawane przez muzułmanów za wyznawców Mahometa albo tak, przede wszystkim, więc wiemy to, że chrześcijanie są najbardziej prześladowaną grupą religijną. Jest ten fakt totalnie pomijany przez Europę. Nie wiem, czego ona się boi. Czego się boi, jeżeli chodzi o przyjmowanie bezpośrednio chrześcijan, którzy naprawdę potrzebują tej pomocy. Ich dzieciaki są mordowane tam na miejscu. Jednostki słabe, które po prostu nie miały pieniędzy, żeby się dostać do Europy, no, nie są przyjmowane. Te miejsca są przekazywane ludziom, którzy nie potrzebują tej pomocy. Jest to imigracja ekonomiczna. Totalnie mi się to nie podoba, szczerze mówiąc. Dziękuję Pani bardzo. Dziękuję.